Organizujemy dziś akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Nerek. To taki dodatkowy bonus dla pacjentów i osób, które nas dziś odwiedzają. Mają okazję zmierzyć ciśnienie, mają też okazję dowiedzieć się o tym, jak dbać o nerki i też jakie podstawowe badania wykonać, żeby móc przekonać się, czy nie mamy żadnych chorób nerek, które już na tym etapie można by zdiagnozować, można by stwierdzić. Bardzo nas to cieszy, bardzo nas cieszy zaangażowanie studentów Studenckiego Koła Naukowego z Uniwersytetu Opolskiego, którzy pod kierownictwem profesora Tomasza Poraszko tutaj dziś są przez cały dzień, kiedy jest czynna rejestracja od godziny 8 do godziny 15 i właśnie tych informacji udzielają naszym pacjentom. Około 4 milionów ludzi w Polsce, Polaków, cierpi na różną formę choroby nerek, ale o tym tylko naprawdę 10% wie, czyli to jest naprawdę mało. Większość tych pacjentów trafia do nas w późnym fazie choroby nerek, która tak naprawdę wymaga tylko i wyłącznie leczenia nerkozastępczego, czyli dializ, ewentualnie przeszczepu nerki. Tak? Natomiast nie jesteśmy w stanie dla tych pacjentów wtedy więcej zrobić. To jest istotne, bo to istotnie wpływa na komfort życia, ale też na długość życia tych pacjentów. To jest apel do osób, które są z tak zwanej grupy ryzyka. To są osoby otyłe, z nadciśnieniem, z cukrzycą, leczone z różnego rodzaju schorzeń zapalnych, chorób nowotworowych. Pacjenci, którzy w rodzinie mają wywiad choroby nerek, tak? To są ci, którzy podlegają generalnie kontroli. I wszyscy ci, którzy u siebie zauważą niepokojące objawy, nadciśnienie, ewentualnie obrzęki. Pamiętajmy o tym, że nerki nie bolą, bardzo rzadko bolą i to jest problem podstawowy. Nie? No i oczywiście tak zwana profilaktyka, czyli zdrowy styl życia. Musimy pamiętać o nadwadze, o braku ruchu, o dużej ilości soli spożywanej w diecie. To są podstawowe rzeczy, które powinniśmy pamiętać. Jesteśmy tutaj dzisiaj od rana, już właściwie od 8 rano z koła nefrologii pod opieką profesora Poraszko i promujemy profilaktykę chorób nerek. I co warto pamiętać, że ta profilaktyka nie musi dotyczyć tylko osób, które ukończyły powiedzmy jakiś 40 rok życia, czy też są zaliczane do osób starszych, ale też należy pamiętać, że to może dotyczyć również nas, studentów, osób, które nadużywają leków przeciwbólowych, które no też nie zawsze zdrowo się odżywiają, bo też nie zawsze mają na to czas i często sięgają po fast foody, po różne jakieś chipsy, tak, czy wysoko sodowe produkty. No i też jesteśmy tutaj po to, żeby faktycznie ludzi zachęcić do robienia badań, nawet takich prostych badań moczu, żeby faktycznie dbali o siebie, dbali o to, żeby nawet jeśli już ta przewlekła choroba nerek wystąpi, to żeby faktycznie złapać ją w tym wczesnym stadium i móc coś zrobić, a nie, że tylko leczyć objawy.